Siemaneczko, z tej strony Kuzonek, witam wszystkich w kolejnym odcinku z FIFA 21 Ultimate Team na moim kanale. No i znowu, tak jak widzicie po miniaturce oraz po tytule, jesteśmy w kolejnym odcinku z zarabiania, ponieważ tak jak wiecie, niedawno wyszły icon swapy, przez to naprawdę zarobić można bardzo dużo, ponieważ jest to jedyna taka okazja od bowiem bardzo dawna, gdzie naprawdę zarobić można kilkadziesiąt tysięcy w kilka minut. Zaraz wam powiem jak i to zależy właśnie też od waszych chęci oraz czasu, ale jeszcze na sam początek, zanim zaczniemy, to od razu powiem, że nagrywam ten odcinek od razu po poprzednim filmie z zarabienia, więc jak ktoś jeszcze nie widział, to oczywiście to jest ostatni film na moim kanale, możecie sobie zobaczyć. Póki właśnie te sposoby, które tam przedstawiłem, jeszcze bardzo dobrze działają, to możecie sobie zobaczyć. No i standardowo, zanim jeszcze zaczniemy, to zostawcie łapkę, suba oraz możecie też w komentarzu napisać właśnie, czy chcecie więcej takich odcinków. I oczywiście jeszcze, im szybciej wbijecie 120 łapek w górę pod tym filmem, to tym szybciej zabiorę się do nagrywania po prostu kolejnego takiego filmu. A teraz już po prostu lecimy sobie do pierwszego sposobu. Jeszcze zanim po prostu sobie tutaj zaczniemy to wszystko liczyć i tak dalej, to wam powiem, że jak ja to wam dodałem, prawdopodobnie jest środa lub po prostu wtorek, prawdopodobnie środa, więc jutro jest czwartek, o godzinie 8 i 9 rano są nagrody za Division Rivals oraz za Food Champions, więc po prostu jak wam przedstawię te sposoby dzisiaj, bo one będą o snajpieniu kart, to polecam wam sobie po prostu wstać wcześniej lub większość osób właśnie, która obejrzy ten film, ma lekcje, więc prawdopodobnie możecie sobie wejść na lekcjach o tej 8, 9, 10, max 11, bo wtedy właśnie ludzie będą otwierać paczki i od razu wystawiać te karty, więc mam nadzieję, że te sposoby jeszcze będą działały. Ja oczywiście nagrywam na PC-cie, tak jak powtarzam to w każdym odcinku, więc wchodzicie sobie wtedy właśnie rano i snajpicie te karty i pierwszą właśnie taką kartą, jakie będziecie snajpić lub karty, to po prostu ustawiacie sobie poziom srebrny, rzadki oraz ligę CSL, czyli jest to chińska właśnie ekstra klasa pierwsza i ustawiacie sobie tutaj, możecie sobie najpierw zobaczyć, ja wam pokażę, że najtańsze takie karty schodzą właśnie po 3400, 3500 od razu, ponieważ są właśnie icon swapy, o nie, więc na spokojnie właśnie w czwartek rano możecie sobie ustawić tutaj takie filtry do 2700 i po prostu sobie cały czas snajpić i tak dalej i na każdej karcie właśnie macie przynajmniej, jeżeli sobie ustawicie tak te 700 końców zarobku, ponieważ po 3600, 3500 na lecie te karty schodzą, a wiadomo, im taniej uda wam się wysnajpić kartę, to tym więcej zarobicie. To samo ustawiacie sobie srebrny, zwykły i tak samo takie karty schodzą na lecie po 3000, 3200. Więc tak samo snajpicie sobie do maksymalnie 2300, 2400, żebyście te 600-700 końców zawsze mieli zarobku. I to samo ustawiacie właśnie Liga Chińska, bo właśnie tak jak już mówiłem, są icon swapy do zrobienia. I polecam zobaczyć również, czy nie macie takich kart w klubie jak srebrny i srebrny rzadki, ponieważ dużo ludzi sobie teraz robi składy srebrne z Ligi Chińskiej, wtedy będą mogli zrobić dwa icon swapy. Ja na sam koniec filmu wam pokażę, jak to właśnie w łatwy sposób zrobić obydwa zadania na raz. Więc jeżeli macie w klubie jakieś karty srebrne zwykłe lub srebrne rzadkie z Ligi Chińskiej, czy też na przykład jakieś grywalne karty złote z Ligi Chińskiej, to sobie sprawdźcie, ponieważ te karty naprawdę dużo stoją i łatwo jest na tym zarobić. A teraz przejdziemy już do kolejnego sposobu. Jak dobrze wiecie, teraz właśnie w icon swapach do zrobienia są tutaj takie mecze, które ja już zrobiłem, czyli wygraj 7 meczów towarzyskich Foot Life, jeden naród z 11 Hiszpanów w składzie oraz jest tutaj też wyzwanie z La Ligi, w którym tam trzeba strzelać bramki i tak dalej. Przez to piłkarze grywalni z La Ligi są teraz bardzo dobrzy, bardzo drodzy też, ale też i bardzo dobrzy. Więc ja wam tutaj przedstawię kilka takich piłkarzy, na których też jutro po prostu podczas nagród warto oczywiście z nas zwrócić uwagę. Gdyby ktoś ten film zobaczył już po nagrodach za Food Champions czy coś tam, to oczywiście też w poniedziałek jak macie nagrody za Squad Battles, więc ceny też się powinny utrzymywać, może będą troszeczkę tańsze, ale też warto ten snajpić sobie i tak dalej, a gdyby ktoś ten film zobaczył na przykład 2 tygodnie po dodaniu, to też sobie sprawdźcie, jak te ceny nadal stoją, bo ludzie też będą robić taką swapy, więc ustawiacie sobie na przykład takiego Iniekiego Williamsa, najtańszy chodzi po rynku po 8000, z tego co sobie przed chwilą patrzyłem, zobaczymy, czy nadal tak to właśnie się utrzymuje, dokładnie, czyli po 7900 na lecie by wam schodził, więc sobie snajpicie go maksymalnie po 7000 po nagrodach, no i wiadomo, w zależności ile chcecie zarobić, im tańszego wam się uda kupić, to tym więcej zarobicie. To samo zgadza się to na Usmanie Dembele, więc sobie tutaj napiszę szybko na klawiaturze. Proszę bardzo, Usmane Dembele w tej sytuacji chodzi również po 8000, 8200, więc najpicie sobie go do 7000 i mniej i też macie pewne 1000 zarobku na jednej karcie. Oczywiście im to nie uda się go wam wysnajpić, tym więcej zarobicie, ale zanim zaczniecie sobie snajpić te karty, to po prostu sprawdźcie, po ile chodzą najtańsze, żebyście na przykład nie kupywali po 8500, a potem sprzedawali po 8700. Wiadomo, na początku zawsze zanim zaczynacie snajpić, to sobie sprawdźcie, po ile są najtańsze karty. Lorente chodzi po 9000, najtańszy po 8900, więc snajpicie go tak samo 1000-1500 końców mniej. Dodatkowo Diego Carlos tutaj jest też takim przykładem, którego możecie sobie snajpić, ponieważ najtańszy chodzi po 8000, więc możecie go snajpić po 7000 na spokojnie. Oprócz Diego Carlosa jest jeszcze Portu, który chodzi po 6000
5500, najtańszy, więc najpijcie sobie go do 5500-300 i macie też 1000 końców zarobku. Jesus Navas, który bardzo podrożał, naprawdę, on kosztował przed tym o połowę mniej. Aktualnie najtańszy Jesus Navas, aż mi ciężko było w to uwierzyć, kosztuje około 14 tysięcy, 13500, więc do 12 tysięcy, do 11,5 możecie sobie na spokojnie snajpić. Przepraszam, że tutaj się zająkałem, ale po prostu jak dużo mówię, to tak mam, więc no tak jak już wracając, snajpijcie sobie go do 12 tysięcy i macie 1000 końców zarobku po odliczeniu podatku na lajcie. I też jeszcze zaraz przejdziemy sobie do Serie A. Serie A również są do zrobienia teraz icon swapy, nie tylko z La Ligi, więc na przykład pokażę wam tutaj kilka kart, na których też jest łatwo zarobić. Pierwszą z nich jest Nainggolan, który chodzi na rynku po 5000, tak standardowo, więc na spokojnie sobie go możecie snajpić do 3800, 3700, 1000 końców zarobku na karcie. Oprócz tego Theo Hernandez, tutaj już lepszy zarobek, ponieważ najtańszy taki Theo Hernandez chodzi po 8300, z tego co mam tutaj zapisane, dokładnie po 7700, w zależności od tego, o która jest godzina. Jak to nagrywam, to aktualnie właśnie są paczki, bo jest 19, więc jakieś tam ludzie trafiają te karty. Przez to ta cena jest niższa, no ale wiadomo, rano ta cena jest droższa, więc o to chodzi. Możecie snajpić go po 1000-1500 mniej i macie też 1000 końców zarobku. Dodatkowo Manolas też, tutaj Manolas, dokładnie. Po 7000 chodzi najtańszy, więc bez problemu możecie snajpić po... O, tutaj nawet droższy, widzicie, po 7500 najtańszy. Na spokojnie do 6300 możecie snajpić 1000 zarobku na karcie. I oprócz tego przedstawię wam jeszcze coś na sam koniec. A mianowicie, tak jak cały dzisiejszy odcinek jest poświęcony icon swapom, więc możecie sobie zobaczyć po prostu w klubie, czy macie jakieś grywalne karty z Serie A, z Ligę, z La Ligi, czyli z Ligi Hiszpańskiej, Ligi Włoskiej oraz tutaj nie wiem jakiej tam jeszcze powiedziałem, z Ligi Włoskiej, Ligi Francuskiej oraz Ligi Hiszpańskiej. O dodatkowo grywalnych Włochach, grywalnych Hiszpanach, ponieważ te karty naprawdę dużo stoją, bo ludzie robią te icon swapy cały czas, rzucili się na to bardzo. Więc jeżeli macie jakieś grywalne karty z tych lig, to sobie posprzedajcie i na przykład jeżeli wam nie zależy na czacie, to po prostu na czasie, to sobie po prostu albo snajpijcie po właśnie nagrodach, żeby zrobić tańszy skład i grać te icon swapy, albo po prostu za 2 tygodnie sobie zrobicie o połowę taniej te wszystkie rzeczy i tak dalej. Tak samo możecie sobie zobaczyć, czy macie jakieś karty UEFA Champions League w klubie, ponieważ jest tutaj takie wyzwanie, gdzie ono było tutaj, bodajże tutaj, dokładnie. Musicie wygrać 6 meczów w Squad Battles na poziomie minimum klasa światowa z 11 piłkarzy UEFA Champions League, więc jak macie jakieś karty UEFA Champions League, nawet niegrywalne, to sobie możecie wszystkie zobaczyć, po ile one tam kosztują, bo naprawdę zarobek jest na tym spory. I dodatkowo jeszcze obiecałem wam w filmie, że pokażę wam skład, którym da się zrobić obydwa zadania naraz, a mianowicie chodziło mi tutaj o wyzwanie z Ligi Chińskiej oraz srebrnymi kartami. Trzeba tam wygrać 6 meczy na minimum klasie światowej właśnie w Squad Battles, więc mój skład wygląda następująco. Gdyby ktoś po prostu sobie chciał zobaczyć, to sobie może tutaj zatrzymać. Ja po prostu wrzuciłem tutaj takie karty, jakie miałem właśnie w składzie, w klubie oraz dodatkowo dokupiłem kilka, więc jest to taki skład, po prostu sobie zrzucacie tutaj z Ligi Chińskiej i srebrne karty i robicie naraz jedno SBC. Naprawdę możecie zaoszczędzić naprawdę dużo czasu, ponieważ zaoszczędzacie wtedy 6 meczy, ponieważ zamiast 12 gracie 6, czyli zaoszczędzacie coś około, żebym się tutaj nie pomylił, około godziny 30 minut na czasie, więc naprawdę jest to sporo, ponieważ tą godzinę 30 możecie zarobić nawet 100 tysięcy, 200 tysięcy monet takimi sposobami, jakie wam dzisiaj przedstawiłem, bo naprawdę takie karty, jeżeli mielibyście ich w klubie z Ligi Chińskiej srebrnych, to naprawdę na jednej karcie macie 3,5 tysiąca zarobku, co naprawdę jest naprawdę mega dużą ceną. No i mam nadzieję, że taki odcinek również wam się spodobał, że chcecie więcej takich odcinków. Oczywiście możecie też wbijać na Discorda, możecie zostawić suba, łapkę w górę, pisać komentarze i ogólnie wszystkie takie inne rzeczy. Możecie zostawić dzwonek, ponieważ dużo osób tutaj nie ma włączonego powiadomienia o moich filmach. No i mam nadzieję, że taki odcinek wam się spodobał, jeszcze raz tutaj się powtórzę. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Siema!